Także hej, cześć i siemaneczko, z tej strony Bitrox i witam was w odcinku tutorialowym z budowy takiego średniowiecznego domu typowego na wyspie, którą znalazłem. No i na prośbę jednego z naszych widzów właśnie robimy taki tutorial budowy takiego typowego średniowiecznego domu w Minecrafcie przy użyciu modyfikacji Conquest Reforged. Wszystkie linki będziecie mieli oczywiście w opisie, pewnie się powtórzę o tym w filmie później, ponieważ ta część nagrywana jest akurat po całości, ale jak widzicie, zaczynamy od terraformingu, ponieważ jest on naprawdę ważny, jeśli budujecie jakikolwiek budynek, żeby miał fajne otoczenie. No to zaczynamy od terraformingu i tworzymy tą wyspę bardziej płaską, żeby mieć lepsze pole do manewru, wiadomo. Następnie zajmiemy się już wygładzaniem wyspy, używając do tego bloków śniegu, które dostępne są tutaj w różnych wariacjach dzięki modyfikacji, a później przejdziemy do budowy samego domu. Ten cały proces będzie podzielony, myślę, na dwie partie, ewentualnie trzy, jak się cały proces przedłuży. Dodatkowo fajną opcją jest jeszcze zrobienie sobie jakby takiej linii tutaj, jak widzicie, która wyznacza wam granice, powiedzmy, podniesienia terenu, jeśli macie jakieś takie wcięcie, jak widzicie tutaj. Więc potem jest łatwiej to po prostu wam wypełniać. Nie musicie po prostu ręką tego wszystkiego robić. Możecie stanąć w samym środku i wpisać komendę fill. No i teraz jak wciśniecie enter... Aha, dobra, to nie pokażę jakie parametry powinny być. Ale w każdym razie piszemy tutaj na przykład 20, 1 i 2. Albo nie. 2... 21, tak dokładnie. Idzie to blok, promień oraz głębokość. Ok, także widzicie, wszystko tu się wypełniło. Mamy ładne miejsce. No jak widzicie, jak już sobie tą mapę tutaj mniej więcej wypłaszczycie tak jak powinna być, jak chcecie. Myślę, że fajne kształty. Zostawiłem tą górkę tutaj trochę wyższą. Jedną właśnie, by zrobić jakieś bajorko tutaj przy niej. Potem, więc to jest też właśnie... zostawiłem tą górkę na bajorko. I co? I kolejne etapy to wiadomo, zarośnięcie tego wszystkiego roślinami. Już wam mówię, o co chodzi. To było tutaj, tak. Bierzemy sobie po prostu mączkę, trochę trawy na razie dajemy. I tak dalej, żeby to wszystko trochę tutaj, powiedzmy... ożywić, bo naprawdę trawa dodaje bardzo dużo, jeśli chodzi o upiększanie terenu. No a dodatkowo na Conquest Reforged mamy właśnie tutaj takie różne fajne krzaczki od razu, jak widzicie. Więc na pewno o wiele lepiej to wygląda niż na zwykłym Conquestie takim, powiedzmy, no na teksturpaku. Ok, dajemy sobie tutaj różne rakie właśnie trawy i zaraz przechodzimy do kolejnego etapu. Zostawiamy tutaj takie małe miejsce jakby. To już tam od własnej waszej inwencji twórczej, powiedzmy, zależy, jak to zrobicie. Ja po prostu będę jeszcze używał zaraz materiałów snow grass. A zaraz będę używał tych oto materiałów, żeby tutaj jeszcze upiększyć co nieco te miejscówki. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Żeby tutaj lepiej to wyglądało, to sobie po prostu można tutaj właśnie w ten oto sposób upiększać teren. Jest to co prawda bardzo monotonne i bardzo czasochłonne też, ale jak najbardziej daje bardzo świetny efekt do końcowego. Jeszcze wpiszmy sand. Okej, i gdzieś powinny być tutaj właśnie te małe, ten mały śnieg właśnie. To weźmiemy sobie go. No jak widzicie, jak najbardziej można tutaj sobie porobić różne wariacje terenu. Gdzie nie gdzie się trzeba wciąć, żeby też powiedzmy lepiej to wyglądało. No i co? No i w takim oto sposobem można sobie przejechać tutaj przez całą właśnie mapę. No nie będę tego wam pokazywał na kamerze, bo jest to naprawdę monotonne.
i czasochłonne, ale jak najbardziej za chwilkę już się z wami widzę na efekcie po skończeniu tutaj tego całego placementu. Tutaj jeszcze taki szybki overlook na całą wyspę, jak widzicie, jak dotąd już troszkę zrobiłem, już ta wyspa tutaj bardzo, bardzo fajnie wygląda. O wiele bardziej się różni od tych typowo właśnie minecraftowych, jak tam widzicie w tle. I już tutaj przechodzimy, jeszcze jedna rzecz tutaj wspomnę. Fajnie jest też jakoś powiedzmy urozmaicać teren, nie robić takiej płaskiej wyspy jak na przykład, znaczy płaskiej, jednolitej wyspy powiedzmy jak tutaj. Gdzie z wszystkich stron ona schodzi po prostu w dół i tak dalej. Fajnie zrobić na przykład tutaj, jak zrobiłem podniesienie tylko z jednej strony i zrobić na przykład jakieś po prostu klify. No klify w sumie rzecz prosta, po prostu wiecie, podniesiecie sobie teren, no i zrobicie powiedzmy takie wcięcie lekkie w skalę jakimś jednym rodzajem stone'a. Od strony powiedzmy, gdzie myślicie, żeby przychodziły fale i tak dalej, co nie? Jak na przykład tam mamy tą skałę w tle. Nie mogę przybliżyć, bo nie mam Optifine'a niestety na Reforge'u tutaj. Ale jak możecie zauważyć, jest tam jakieś takie powiedzmy ciut małe wcięcie, coś takiego. W ogóle śmieszna jest ta skała tam. W każdym razie będzie to potem zmieniać tutaj World Editem, który macie wgrany od razu do Forge'a. Znaczy nie do Forge'a, do Conquesta Reforged. Wszystkie linki będziecie mieli do modów, znaczy w sumie do moda, bo to jest installer moda. Wiecie, wejdziecie na stronę, wybierzecie installera, instaluję wam na wersję 1.10.2 z shaderkami od razu, z Better Foliage i tak dalej. Znaczy wiadomo, możecie sobie odznaczyć tam niektóre opcje jak nie chcecie, zależy jak to ma jaki komputer. Jak na razie tej wyspy nie ruszałem od tej strony, tutaj gdzieniegdzie tylko porobiłem, jak widzicie, te upiększenia terenu właśnie tym śniegiem, który wzięliśmy przed chwilą, oraz tutaj ten brzeg cały. No więc stwierdziłem, że właśnie tutaj będzie takie przejście powiedzmy leciutkie sobie, nie wiem, na jakieś połówry czy coś, czy na przykład do studni, tu na przykład można studnię zrobić. W sumie to nie jest głupi pomysł, od razu sobie zaznaczę, weźmy wool, weźmiemy sobie jakąś i zaznaczymy studnię zaznaczymy może tak, tutaj taka studnia, myślę, że była spoko, albo nawet tutaj zrobimy tą studnię, myślę, że było lepiej tutaj. Jakby ją zrobić, bo wtedy tu by się wchodziło. To nie, to studnia tu by się wchodziło, bardziej przy klifie by się wtedy zrobiło. Ją myślę, że była bardzo fajnie wkomponowana tutaj akurat. O, bardzo proszę. No i w takim razie mamy tutaj miejsce na studnię, to możemy tutaj już przerobić sobie na grad, żeby nam nie został taki dercik. No i ja się już zabieram tutaj do dokończenia tamtej części wyspy i za chwilę się widzimy już tutaj przy tych klifach. Okej, cała wyspa jest już zrobiona, jak widzicie. Jeśli chodzi o ten terraforming tutaj cały, który został zrobiony, terraforming, pamiętajcie, jest naprawdę bardzo kluczowy, jeśli chodzi o wasze budowle, ponieważ cóż, no każdy może zrobić w sumie sobie domek na pustej przestrzeni i tyle. A mówię wam, o wiele lepiej wygląda to, jeśli ma takie właśnie tutaj fajne otoczenie. Okej, tutaj jeszcze zrobiłem właśnie miejsce na jeziorko, mały wodospad, który stąd idzie. No i co? No i wyłożyłem to jeszcze znowu tym samym kamieniem, co tamto. Teraz poszukamy sobie tutaj w blokach mieszanki, którą zapełnimy właśnie te skały. Skały tutaj, a mieszanka jeszcze z ziemi na podłoże tutaj naszego bajorka. Okej, generalnie bardziej te rejony myślę, chociaż tutaj jest kamień, bardziej nie, raczej tutaj. Okej, weźmiemy na pewno, myślę, że weźmiemy to, wygląda to fajnie. Takie rzeczy trochę zarośnięte, właśnie przypominające na pewno jakiś ciekawy kamień, to wygląda fajnie. Mamy tutaj takie rzeczy, takie oraz takie. Okej.
No dobra. Teraz jeszcze. Okej, okay. Trochę poszukałem. I cóż, niestety nie umiem ogarnąć komendy zwykłego replace'a na Conquest'ie Reforged, ponieważ nie mogę pozaznaczać tych bloków. W sensie nie mogę znaleźć ID tych bloków dokładnego, ponieważ po naciśnięciu F3 i H wyświetla się ID bloków, ale mają one ID takie jak 5408.2.1. No i jest to ID bloków nieznajdowane jakoś w komendach właśnie World Edita i przez to niestety trzeba to zrobić ręcznie. Także teraz pozwolicie, że tutaj gdzieniegdzie powstawiam sobie właśnie ręcznie te wszystkie bloki. I za chwilkę też przejdziemy do już samego domu. Jak widzicie, bloki stawiam w miarę randomowo, żeby to też miało jakiś, powiedzmy, sens, a nie tak po prostu całymi garściami w jednym miejscu, że tak powiem, bo wtedy to najmniejszego sensu, myślę, nie ma. Okej. Okay. No wiadomo, gdzie niegdzie może być tego więcej, jak na przykład o tutaj w jednym miejscu takie rzeczy, chociaż wymieszałbym to trochę z tym na przykład. Tutaj można dodać trochę tego, bo fajnie się komponuje, o proszę bardzo. No i co, no i tak właśnie będziemy tutaj sobie mieszać te bloki, nie wiem, ja to trochę przyspieszę, także widzimy się zaraz w początkach budowy domu. Jak widzicie, już tutaj jest wszystko skończone. Wygląda to następująco. Możemy już jeszcze dodać tutaj. Przejdźmy może do. O! Organic Blocks. Możemy dodać tu jeszcze jakieś roślinki, które na pewno, myślę, zdecydowanie upiększą ten teren. To już wszystko możemy tutaj wywalić. Jak widzicie, proces także dość żmudny. Także na pewno te dłuż bym gdzieś chciał dodać. Także no niestety musicie też przez to przebrnąć, jeśli chcecie też jakieś fajne rzeczy pobudować. Zróbmy tak, weźmiemy jeszcze trochę tego czegoś tutaj. O, to będzie fajne, myślę. Także mamy na przykład tutaj. O, proszę bardzo, coś takiego. Tutaj mamy jeszcze wystający jakiś kijeczek, jeden, drugi. Wśród nich jakieś właśnie kwiaty. O, czy w ogóle coś takiego? Myślę, że też fajna sprawa. Może prawie w ogóle tego nie widać. To jednakże też spoko to, myślę, wygląda. I co jeszcze? O, thick fern może być, myślę, fajny. Takie jakieś trochę glonowate w sumie. Gdzie nie, gdzie tutaj powstawiać bardziej na otwartej przestrzeni. No i tutaj to nie może być jedno na drugim. No i tutaj jeszcze właśnie jakieś takie kwiatuszki, powiedzmy, gdzie nie, gdzie, o proszę bardzo, wystające tutaj ze skał. Myślę, że na pewno doda to trochę klimatu. A na pewno go nie odbierze. Okej, okay, tu na pewno nie, tu nie pasuje. Wiadomo, stawiacie po prostu tak, jak wam
powiedzmy, dusza podpowie. No bo jednak do budowania też trzeba mieć trochę własnej inwencji twórczej, kreatywności i tak dalej. Także bez tego też się trochę nie obejdzie. Okej. Myślę, że wygląda to w miarę ciekawie. Jeszcze co fajna rzecz, to. Zapomniałem o tym całkowicie, ale mamy takie rzeczy jak półpłytki z wszystkiego praktycznie. Także możemy zrobić następującą rzecz. O, proszę bardzo, to zniszczyć, zrobić coś takiego. To myślę jest świetna rzecz. Zapomniałem totalnie o tym. Ale już jak najbardziej od razu to naprawimy. A będzie wyglądać to o wiele lepiej. O, zdecydowanie. Jeszcze tutaj z derta myślę przydałoby się zrobić coś takiego. Gdzie nie gdzie. O, też myślę to budowanie takie bardzo solidne i fajne. Tak samo tutaj na przykład półpłytka, tutaj jakaś półpłytka jedna, proszę bardzo. I myślę, że od razu to o wiele lepiej wygląda. Tutaj trochę derta na przykład, chociaż nie, może tutaj trochę tej skały. O, proszę bardzo, nie w tą stronę, tylko tutaj. No i od razu o wiele lepiej się to prezentuje, tak samo tutaj. Mamy tutaj w ogóle coś o wiele ciekawszego też. Aha, bo to jest w drugą stronę. Nie, czy ja wziąłem złe? Wziąłem po prostu złe. Dobra. Teraz weźmiemy jeszcze jedno. Chociaż jak tak patrzę. No myślę, że to też by było na pewno ciekawe. Dołożymy tutaj sobie jedno na przykład. I to włożymy tam, gdzie jest na przykład jedno jakieś takie. Na przykład tu. O, w ten sposób. Myślę, że prezentuje się to o wiele lepiej. Od razu jeszcze półpłytka stąd. I dodamy trochę ziemi. Tutaj i tutaj. Nie od razu lepiej. No jeszcze tutaj. A w tym miejscu. Pół blok, tak. Także sfera pół bloków, jak widzicie, tutaj też jest w tym modzie i jest to zrobione naprawdę wyśmienicie. Przez to dodaje to wszystko od razu klimatu do gry. Ja jeszcze pododaję tutaj trochę właśnie półpłytek. I myślę, że będzie to tyle. Jeszcze z tego weźmiemy sobie pół blok. Proszę bardzo. Myślę, że tutaj jeszcze pół blok by się przydał. Albo nawet coś takiego. O, proszę bardzo. Od razu lepiej. Tutaj natomiast z tego wziąłem półpłytkę. Albo schodki nawet. Schodki będą lepsze, tak. No i wkładając schodki mamy coś takiego, co się prezentuje myślę bardzo fajnie. I dodatkowo tutaj z tego wyłożymy sobie pół blok. O, w ten sposób. Także zdecydowanie, jak widzicie, prezentuje się to od razu dwa razy lepiej. A nie wziąłem tego. O, od razu dwa razy lepiej. No i też bardziej naturalnie. Okej. I myślę, że to już będzie sama końcóweczka. Nie będę tutaj też bardzo jakoś przeciągał. Generalnie dla waszej informacji, bo pewnie się zastanawiacie, skąd ja to wszystko biorę. Ustawiając sobie opcję pick block, którą myślę znacie w opcjach, w controlsach, jest to pick block, ja mam na prawym kontrolu, klikacie guziki, bierzecie po prostu dany klocek, przedmiot do ręki, no i klikając przycisk C na modyfikacji macie do wyboru tutaj taki cały tutaj wachlarz możliwości. Mamy tutaj takie kamienie, to jest dosyć ciekawa sprawa. Na wodzie na pewno ich kłaść nie będę. O, ale tutaj wyglądają naprawdę bardzo fajnie, myślę. Takie kamyczki. No tutaj. Nie wiem, tutaj myślę, że za dużo. Ale zdecydowanie kamyczki są bardzo fajne.
bardzo fajne urozmaicenie. I myślę, że tutaj bym jeszcze dołożył półpłytkę może. No, myślę, że półpłytka byłaby akurat dobra. O, jak widzicie, takie leciutkie, leciutkie podniesienie. Tak samo w tych miejscach, myślę, z derta też można by zrobić półpłytki. A tutaj, proszę bardzo. O. A, moment, to jest śnieg. To jest śnieg. To nie, to nie. To jak śnieg, to nie. W takim razie zostawimy to po prostu. Z tego jeszcze zastanawiam się. Nie ma tutaj schodków, a szkoda, szkoda. Ale zrobimy w taki sposób, myślę. Mhm. I zastanawiam się, czy nie poprowadzić tego, a w sumie poprowadzę w sposób następujący. To przesunę w ten sposób, a z tego zrobimy narożnik. I o wiele lepiej się to będzie prezentować, myślę. O, proszę bardzo. Także tak się można bawić całymi dniami w sumie tutaj. Ja też nie chcę was tutaj zatrzymywać bardzo długo. Tu jednak myślę pół blok będzie pasował lepiej. Nie chcę was też tutaj za długo zatrzymywać, także już zaraz przechodzimy do samego domu. Co do domu, średniowieczne domy generalnie fundamenty mają bardzo bardzo kamienne. Także wpierw zaznaczmy sobie w ogóle, jak ma iść dom. I trzeba pomyśleć na pewno, z jakiego materiału ma on być. Myślę, że ja zrobię taki bardziej jaśniejszy dom. Czy może ciemniejszy? Nie, myślę, że zrobię taki bardziej jaśniejszy dom. Bardziej taki przytulny, także fundamenty też muszą być dość jasne. Więc myślę, że pójdziemy z taką mieszanką. Teraz jeszcze wyznaczymy sobie miejsce tutaj na dom. Na pewno będzie trzeba to odgrodzić. Tutaj jednym blokiem przerwę, żeby nie wchodziło to od razu na to. Znaczy wchodzić może, ale wtedy pamiętajcie o tym, żeby nie zostawiać takich rzeczy, tylko żeby tutaj się wbić jeszcze jeden klocek pod ziemię. W sumie myślę, że tak zrobimy, nie będzie to głupi pomysł. No i tu już na spokojnie możemy pójść zresztą. Jeszcze tutaj przydałoby się to dokończyć, jak widzicie, bo bez tego się kończy na naszym stone bricku, tak. Zapomniałem totalnie słowa. Okej, i teraz jeszcze zobaczymy, jak duże to będzie. Myślę, że wejście zrobimy na pewno dróżką na około tutaj. Tak więc wejście też będzie na schodki tutaj do góry. Także dom dotąd, myślę, byłby akurat fajny. Ile to jest? 2, 4, 6, 8, 10. Mamy 10. To myślę, że skrócę do 9 i będzie akurat fajnie. Dobra, także lecimy dalej tutaj z budyneczkiem. Szerokość myślę, że na tyle starczy. Ile to jest? 7. 3, 6, 8. To nie, to zwęzimy o 1. Bo nie. Pamiętajcie, że najlepiej mieć tutaj środek nieparzysty, jeśli chodzi o dach, potem to jest bardzo przydatne. I teraz tak, podwyższmy sobie to na poziom 3 klocków. Ponieważ jest to taki poziom, powiedzmy, standardowy, przy którym też nie wali głową o sufit i tak dalej, wiecie, takie rzeczy dość podstawowe. No i co, mamy to. Wygląda to już na pewno bardzo fajnie i teraz tam, gdzie to zniszczymy, tu wiadomo, bardzo fajnie może powstać okienko, ale tego nie chcemy. Chcemy to bowiem wymieszać różnymi blokami. Także tutaj gdzieniegdzie wrzucimy jakąś mieszankę. Rogi oczywiście zostają.
Tak, żeby właśnie nic tutaj nie popsuć. Ok, i myślę, że w tym miejscu można zrobić bezproblemowo okienko. Bardzo fajnie się będzie, myślę, komponowało. No i tutaj jeszcze zrobimy mały miszmasz. Ok. No i ostatnia strona. Też coś zrobimy, wiadomo. Cały czas chcemy, żeby to było po prostu jakoś randomowo wkładane. Myślę, że jeszcze jeden blok by się przydał. Możliwe, że ten byłby fajny. Mimo, że do ciemnego aż tak bardzo ten... Chociaż nie, to nie pasuje. Coś innego. Myślę, że to by pasowało. Nie jestem w 100% pewien, ale myślę, że... tak, jak najbardziej moglibyśmy tutaj tego użyć, jak widzicie, znowu. Tak więc mamy taki mały miszmasz. O, na rogach jeszcze widziałem... Nie, to... może jeszcze jakiś... blok ma... Te zakończenia fajne. I teraz tak, wejście od piwnicy zrobimy... Zrobimy... tutaj. Okej. Okay. Chociaż nie, bo to wtedy nie ma sensu. Nie mamy tego. Okej. Okay. To wejście od piwnicy zrobimy tutaj. I w tym miejscu też zrobimy drewnianą dobudówkę, także wood. I zobaczmy, jakie tu mamy drewno. Myślę, że dobudówka z takiego ciemnego drewna. Aha, w sumie miałem robić jasny dom, a robię ciemny. Ale dobra, w takim razie pójdziemy w ciemny dom, weźmiemy jeszcze to drewno. I to tyle. Tak. Także tutaj zrobimy sobie taką dobudóweczkę. Bardzo małą. O. Bardzo fajnie. I dorobimy ścianę. Będzie to taki schowek po prostu na miotły i inne takie. Okej, jeszcze by się przydał. Moment, wood. Chociaż nie. Musimy zobaczyć, z czego na pewno zrobimy dach. Myślę, że... myślę, że taki dach byłby fajny, taki czerwonawy trochę. Dobra, to pójdziemy z tym. I teraz zrobimy sobie obwódeczkę całości. Aha, no to tutaj w sumie tego nie musi być, bo mamy, jak widzicie, dobudówkę. Znaczy dobudówkę. jak to nazwać? Obramówkę, o. Sorka, dzisiaj się nie umiem trochę wysłowić. Wiecie, jak to jest, zaczęła się szkoła po feriach, więc mózg działa na 200%. tak jak działał na 100, powiedzmy. Znaczy, może inaczej. Mózg działa na 100%, jak działa na 50% w ferie, to teraz działa na 100. Więc niestety trochę może mnie zmulać niekiedy. Także niestety musicie mi to wybaczyć. Okej, okay, ale mamy obwodówkę, jak widzicie, nic trudnego. Po prostu tak zakończone tutaj na rogach drewna. Okej, okay, i teraz tak, to jest zrobione. Możemy jeszcze... właśnie tak się zastanawiam. Co my z tego mamy? Możemy schodki dołożyć na pewno. Myślę, że doda to trochę klimaciku, na pewno... będzie lepiej wyglądać. Ok, tutaj nie potrzeba, ale tutaj jak najbardziej. Dobra, i teraz tak, czy tu... Nie, tu nie dodajemy. Mamy dobudówkę. Tutaj jest tak. Ok, pięknie, ładnie. I tutaj jeszcze dodamy schodki. Dobra, jest wszystko fajnie. Teraz sama klatka schodowa. Mamy tutaj furniture. Weźmiemy sobie schodki. I teraz tak, były jeszcze takie fajne modele 3D z tego, co widziałem. Jak widzicie, bloków jest tutaj multum.
O, bardzo proszę. Tylko jakie? Weźmiemy, myślę, te, bo one bardzo fajnie wyglądają. Dobra, i teraz tak. Po dwa. Okej. To można zniszczyć. I jeszcze tutaj dorobimy. Tak, nie bójcie się, to tak nie zostaje, to tylko jedna tura ma być tego. Tutaj niestety nie da się wejść, to trochę szkodzi, więc myślę, że zrobimy w ten sposób. Też to. Dobra, zrobimy inaczej. Zaczniemy po prostu w późniejszym etapie schodki, jakoś na tym etapie, więc bez problemu będzie można tutaj postawić to drewno. Okej, także zrobimy następujący ruch. Ciach, okej, to wszystko niszczymy i tutaj z drugiej strony dorabiamy schodki. Okej, także już mamy wejście na górę. Teraz jeszcze pół płytki. Okej, i weźmiemy, myślę, że tą półpłytkę. Aha, dobra, bo w Conquest Reforged inaczej się stawia półpłytki, żeby były odpowiednio odwrócone, więc tutaj musimy zrobić taki myk. Dzięki czemu mamy właśnie tutaj taką. Też nie, to jest. To kiepsko wygląda. Okej, tu mamy carpet. No dobra, to weźmiemy chyba to po prostu. Nie ma innej opcji. Dobra, to jeszcze raz postawimy tu jakieś bloki, żeby pod nimi móc postawić półpłytki. Okej, to się w miarę jeszcze komponuje do ścian. Znaczy, komponuję do ścian, do tych ścian. Okej, i jeszcze chciałem z tego. Myślałem nad. W sumie to by było ciekawe. Tylko nie wiem, które. To jest vertical. Okej, no to dobre, wybrałem. I teraz zrobimy tak i zrobimy tak. Myślę, że będzie dobrze. I tutaj jeszcze zahaczymy o płotki. Płotki. Proszę bardzo. I ciach. I ciach. I ciach. Tak samo tutaj mamy wsporniki. Więc wszystko jest bardzo pięknie, ładnie. Okej. Niestety. A mi trochę psuje koncepcję. Okej, i wygląda to myślę dość fajnie. Tutaj jeszcze możemy zrobić okieneczko jakieś. Tylko przydałoby się tutaj postawić to. O, bardzo fajnie. I na dole w okienkach to myślę słabo wygląda. Ale na pewno wiem, że jest coś fajnego, co by można wstawić jako płotek tutaj. Popróbujemy to. Jak nie, to. Okej, to wygląda tak, a to wygląda tak. No taki zwykły płotek, myślę, że jest spoko rzeczą. Jak na piwnicę. Na ziemną piwnicę. I co? Tak, i tu mamy to u góry. Tylko jeszcze. Nie pamiętam gdzie, ale pamiętam, że był właśnie. To wygląda tak, co nie? Też jest fajne, ale niestety nie tutaj. Samy taki kijaszek, powiedzmy, można gdzieniegdzie tutaj powstawiać. O. Ale nie, to nie ma. To się mija z celem. Dobra. To ja poszukam tutaj tego i za chwilę się widzimy, kiedy już będzie gotowy, powiedzmy, miejsce na drugie piętro. Okej, niestety na tym będziemy musieli skończyć, jak widzicie. Trochę już tutaj zrobiłem. Dokończyłem te schody. Zrobiłem tutaj jedno okienko.
Drugie, proszę bardzo, mamy tutaj zasłony, które można zamknąć. O cholera. Tak i tak. O, proszę bardzo. Dobra, no i resztę zrobimy, myślę, już w kolejnym odcinku, no bo na dzisiaj nam już niestety nie starczy czasu na ten timelapse, ale zrobiliśmy, jak widzicie, bardzo dużo, fajnie upiększyliśmy tą wyspę. I jak najbardziej zaczęliśmy budowę samego domu. Więc tu jak najbardziej, myślę, będzie to bardzo fajnie wyglądało. Myślę, czy go nie poszerzyć jednak te dwa bloki w lewo, w sensie wydłużyć. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł, no. Okej, tak też zrobię. Czyli tak, zaznaczamy tutaj jeden blok. Proszę bardzo. I u góry... Tak, w tym miejscu zaznaczamy drugi blok. Mamy taką ścianę i piszemy komendę move 2. Jednocześnie drzwi się trochę przesuną, będzie więcej miejsca, jak widzicie, na te drzwi. I jednakowo... Będziemy się to od razu lepiej wyglądało. Dobra, to ja się z wami już muszę pożegnać w takim razie. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeśli się wam spodobał, zostawcie lajka pod odcinkiem. No i wiadomo, jakiś komentarz. Co tam myślicie, można jeszcze tu dodać? Co możemy zrobić w tamtej części na wyspie, bo kompletnie nie mam pojęcia. Na pewno jakieś drzewa tutaj powciskamy, a tak generalnie to nie mam pojęcia, co tu jeszcze na tej wyspie zrobić. Także jak macie jakieś sugestie, to na pewno możecie je zostawić w komentarzach. Ja na tym etapie się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Na razie i hejo!